Okej, dzisiaj taki filmik na temat Lumii 930 i głośniczka od rozmów, który znajduje się przy uchu, jak rozmawiamy. Otóż składałem Lumię 930, wszystko poskładałem pięknie, zapomniałem włożyć głośniczka. Głośniczka, który znajduje się w tym miejscu tutaj, obok gniazda słuchawkowego. No i zacząłem grzebać w szafie. Wyciągam różne jakieś stare głośniki z różnych telefonów, przeważnie z BlackBerry. I nie ma. Nie ma takiego, który by pasował tutaj. Ten za duży, nie mieści się. Ta kobyła nie wchodzi. Ten myślałem, wejdzie. A jakby weszedł, to i tak nawet by nie podpasował. Bo całkiem jest inne ustawienie pinów niż na płycie. Teraz wam pokażę. Widzicie? Jak tu jest? Także nie podpasowałby ani tak, ani tak. Jedynie co mogłem kombinować to jakieś dolutowanie kabelków w akcie desperacji. Ale szukałem dalej. Przypomniałem sobie, że miałem uszkodzony wyświetlacz LCD, w którym zapomniałem, że znajdował się właśnie głośniczek, który powinienem przemienić z tego uszkodzonego. Bo kupiłem używany LCD, sprawny, tylko że nie miał głośniczka, nie miał gniazda słuchawkowego, mikrofonu, chyba to wszystko było. I wibracji, tych czterech elementów. No i zapomniałem właśnie włożyć sobie głośniczka. Na szczęście znalazłem tej obudowie starej. Pasujący, który teraz mogę tutaj włożyć sobie do budowy bez problemu. Się klei. Metal magnes, no. Dobra. Siedzi pięknie. Elegancko. Sprawdźmy, ile on ma ohmów. Czy jest w ogóle sprawny na 100%. Miernik podłączony. Zaraz zobaczymy, ile pokaże. Dziewięć i pół, 29. No co ja gadam? No tak, ma gdzieś 29,5 oma. A ile mają inne, na przykład z BlackBerry? Ten ma ile? Można powiedzieć 31,5. 31,5, ten duży. Trudno mi jest tak trafić tutaj. Osiem i 6. No, ten już ma całkiem inne wartości. A ile ma jeszcze ten duży, też taki sam? Osiem i 6. To są praktycznie te same. Z tego samego modelu, no. Sprawdźmy. Tutaj jeszcze mam takie same dwa. Ile one będą miały? Już był uszkodzony był. Tak. Ten jest uszkodzony.
Ten ma 29,5. No, ten by pasował jeszcze jako zamiennik. A ten? Jeden i pół. Jeden by pasował jako zamiennik. Wartości praktycznie identyczne, tylko inny rozstaw nóżek. Także to było moje szczęście, że miałem tą starą ołudowę, w której ten głośnik sobie siedział. Na Skype'ie, bo tutaj mnie rozłącza szybko.